Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A w naszym studiu Bogdan Łęczycki, naczelnik sądeckiej drogówki. Dzień dobry, witam w tym zapracowanym dniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Zapracowany, bo w Nowym Sączu, tak jak w całej Polsce, rusza akcja Znicz. Na drogach pojawia się więcej policjantów. Wy także jesteście zaangażowani jako drogówka w pomaganie kierowcom, ale także w upominanie ich, bo zdarzają się sytuacje, kiedy niekoniecznie przestrzegają przepisów. Akcja Znicz rozpoczyna się dzisiaj, będzie trwała do 2 listopada do zaduszek. Co będziecie robić w tym czasie na drogach? Przede wszystkim w czasie akcji Znicz będą wzmożone patrole zarówno ruchu drogowego, ale także i prewencji i służb kryminalnych. Akcja Znicz ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojazdu osobom do cmentarza, wszystkim, którzy chcą te cmentarze nawiedzić, a także zadbanie o ich mienie, aby bezpiecznie mogli wrócić. W rejonach cmentarzy na terenie Nowego Sącza, a także Sądecczyzny, ta akcja będzie prowadzona właśnie tak, jak pani redaktor mówi, od dnia dzisiejszego do 2 listopada. No właśnie, dużo was będzie, bo i drogówka, i połączone siły z służbami tutaj pionu kryminalnego. Potrzeba tych policjantów po prostu na drogach, bo ich mamy dużo. Oczywiście, taka potrzeba jest, dlatego też te działania są prowadzone. Służb będzie blisko 200 policjantów tylko z naszej komendy i komisariatów z terenu całego powiatu, więc faktycznie będą oni widoczni i będą oni realizować działania, które mają na celu przede wszystkim zapewnienie płynności ruchu w rejonie cmentarza, tak aby każdy, jak mówię, mógł bezpiecznie dojechać, a także przeciwdziałanie wszelkim kradzieżom, zakłóceniom ładu i porządku przy tych cmentarzach. Jeżeli chodzi o to, na co najbardziej policjanci będą zwracać uwagę, to przede wszystkim chciałbym tutaj upomnieć, aby pamiętać o zmianach organizacji ruchu, które zostają wprowadzane na czas właśnie tych obchodów święta zmarłych. Przede wszystkim w rejonach cmentarzy będą postawione nowe znaki zakazu zatrzymania, tak abyśmy mogli bezpiecznie dojechać, aby nie zatamować tych dróg. Pamiętajmy, że te ograniczenia pewne nie są wprowadzone po to, aby zaszkodzić, tylko przede wszystkim, aby pomóc wszystkim mieszkańcom, a także innym osobom, które przyjadą z innych rejonów po to, aby odwiedzić bliskich, a także tych, którzy już zmarli i obecnie należy ich odwiedzić na cmentarzach i uczcić ich pamięć, stawiając czy to znicz, czy kwiatek na ich grobie. Tym bardziej, że te znaki pojawiają się na bazie doświadczeń z poprzednich lat. Wy wiecie, że na przykład na poboczach, jeśli postawią samochody osoby odwiedzające, to może się zdarzyć taka sytuacja, że inni nie przejadą tą drogą, więc to nie jest przypadkowe ich umiejscowienie. Oczywiście, że tak. Właśnie tak jak pani redaktor mówi, one wynikają z wcześniejszych analiz, z tego, że dochodzi często do tamowania ruchu, także nikt potem nie mógłby dojechać, nawet służby porządkowe w celu udzielenia komuś pomocy. Dlatego też, pomimo tego, że będą te znaki ustawione, będą również policjanci, którzy będą starać się pomagać, ale jeżeli ktoś będzie się wyjątkowo nie stosował do zmian organizacji, będą stosować również represje. No właśnie, czyli upomnienie na początek, a później ewentualne mandaty. Warto więc pamiętać i patrzeć, jakie znaki obowiązują. To, że się spóźnimy 2 minuty czy 3 na procesję, czy na jakieś wydarzenie, czy po prostu na ten cmentarz, to naprawdę nic w porównaniu do tego, żeby było bezpiecznie. Różne rzeczy będziecie sprawdzać, bo i prędkość, ale też trzeźwość. Czy zdarza się rzeczywiście w tym okresie, że musicie zatrzymać wielu nietrzeźwych kierowców? Tak, jeżeli chodzi o takie choćby statystyki z ostatnich 2 lat, to w roku 2019 tylko w czasie prowadzonych działań akcji Znicz ujawniliśmy 5 nietrzeźwych kierujących, ale w roku 2020 7, więc można powiedzieć, że pomimo pewnych nawet takich obostrzeń związanych także z COVID, pewnej, można powiedzieć tutaj, reżimu sanitarnego, jednak osoby częściej sięgają po alkohol i niestety
my musimy ich eliminować z tego ruchu, przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Także chciałbym nadmienić, że również poza tym, że będziemy kontrolować trzeźwość kierujących, będziemy również sprawdzać prędkość. W rejonach cmentarzy, zgodnie ze zmianą organizacji ruchu, zostały wprowadzone nie we wszystkich rejonach cmentarzy, ale tych największych na terenie Nowego Sącza, ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. I należy na to zwracać uwagę, ponieważ to też ta prędkość została ograniczona z powodu tego, że przede wszystkim będzie wzmożony ruch pieszych. Będą też znaki informujące o tym, aby zwracać uwagę na pieszych, że ten ruch jest wzmożony. Dlatego też to ograniczenie jest jak najbardziej zasadne i należy się do niego stosować, tak abyśmy przede wszystkim uniknęli jakimkolwiek tragedii właśnie w tych dniach. No bo wystarczy sobie przypomnieć te obrazy, które towarzyszyły nam rok temu, jeszcze wcześniej, gdy piesi widzą czerwone, zielone światło i nagle tłumem wchodzą na ulicę, a czasami niektórzy nawet na te światła nie patrzą, bo są zamyśleni. Zdarzają się sytuacje, kiedy ta mniejsza prędkość po prostu będzie najlepszym naszym rozwiązaniem, którym możemy pomóc innym osobom. Prędkość to jedno, ale też sprawdzacie foteliki i pasy. I to wydaje mi się, że jest też bardzo, bardzo ważna rzecz, tym bardziej, że w tym okresie czasami wyjeżdżamy na dłuższe wyjazdy z dziećmi, więc zadbajmy o to, żeby one były bezpieczne w samochodzie. Tak, oczywiście zarówno pasażer, jak i kierujący obowiązek mają zapinania pasów bezpieczeństwa. Jeżeli przewozimy dzieci, musimy pamiętać o foteliku dla tego dziecka. Fotelik to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dzieci to osoby dla nas najbliższe. Pamiętajmy o tym, aby właśnie zapewnić im bezpieczeństwo, czyli odpowiednio umieścić je w foteliku i zapiąć je tak, aby w razie, nie daj Bóg, jakiegoś zdarzenia nie doszło właśnie do tragedii. Nie sugerujmy się tylko tym, że za niezapięty pas, czy też brak fotelika dla dziecka grozi nam mandat. Myślę, że akurat to jest najmniejsza dolegliwość. Patrzmy na to, że ten pas, czy ten fotelik ratuje nasze zdrowie, a często nawet i życie. No właśnie, i tutaj dbamy o to życie najbliższych, więc tym bardziej warto się skupić na tej sprawie. Mamy okres jesienny, szarówka bardzo szybko nam przychodzi, szybko zapada zmierzch. Warto też zadbać po prostu o swoje bezpieczeństwo pod kątem świateł, które powinny być odpowiednio wyregulowane. Wy jako policja też organizujecie takie akcje, które pomagają wyregulować odpowiednio światła. Tak, obecnie od października do 15 grudnia realizowana jest taka akcja Twoje światło, moje bezpieczeństwo. W ramach tej akcji również wzmożone są kontrole ustawienia świateł. Jeżeli chodzi o oświetlenie, czy to oświetlenie jest kompletne, przede wszystkim kompletność tego oświetlenia. Jeżeli światła są, prawda, nieustawione właściwie, więc możemy skorzystać z nieodpłatnych kontroli stacji diagnostycznych. Te stacje diagnostyczne wymienione są na stronie internetowej. Możemy sprawdzić, gdzie w naszym rejonie najbliżej jest taka stacja i bezpłatnie w dni, kiedy jest to wskazane, podjechać i panowie sprawdzą nam światła i możemy bezpiecznie się poruszać. Jeżeli chodzi o święto zmarłych, pamiętajmy, żeby faktycznie przed jakimkolwiek wyjazdem sprawdzić oświetlenie, sprawdzić, czy nasz samochód ma czyste światła, czyste szyby, abyśmy mieli lepszą widoczność, żeby faktycznie uniknąć zagrożeniom, jakie mogą wystąpić, ponieważ trzeba się liczyć, że zarówno będzie wzmożony ruch pojazdów i pieszych. I tu, jeżeli chodzi o pieszych, także proponuję wyposażyć się w elementy odblaskowe. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami te elementy odblaskowe obowiązkowo muszą nosić osoby poza terenem zabudowanym, jeżeli nie ma chodnika. Ale ja namawiam i proponuję, aby każdy, jeżeli chodzi o porę taką wieczorową czy nocną, wyposażył się w taki element odblaskowy. Czy to dzieci, wszelkiego rodzaju wisiorki odblaskowe, czy też te taśmy, które rozdajemy na rękę. Te odblaski są widoczne dla kierowcy z większej odległości i wtedy można uniknąć zagrożenia. To jest nieduży element, a właśnie może uratować życie. Ten dystans, z jakiego widzi kierowca osoby z odblaskiem, jest znacznie dłuższy niż w momencie, kiedy tego odblasku nie ma. Oczywiście, kierowca, który jedzie z prędkością 90 km na godzinę, on poza terenem zabudowanym taką osobę widzi już z odległości 25 metrów. Natomiast, jeżeli
jeżeli ta osoba nie miałaby tego odblasku, on ją widzi po prostu tuż przed samym zdarzeniem. Ponieważ samochód przy takiej prędkości średnio porusza się 25 metrów na sekundę, więc musimy o tym pamiętać, że ten odblask ratuje nam życie. Ja widziałam właśnie na waszej stronie sądeckiej policji taki spot promujący noszenie odblasków, gdzie starsza osoba szła na cmentarz wieczorem, nie oznakowana w żaden sposób, nie miała żadnego odblasku, no i rzeczywiście samochód nie zauważył, nie zdążył wyhamować. To są czasami sekundy. Tak, oczywiście, i dlatego też w ramach działań takich niechronieni uczestnicy ruchu drogowego prowadzimy takie akcje i rozdajemy te odblaski, do czego, tak jak mówię, zawsze namawiam, aby je po prostu później nosić, jeżeli je mamy, a jak nie mamy, to aby się w nie wyposażyć. Na koniec oczywiście jeszcze przypomnimy o zmianie organizacji ruchu przy cmentarzach. Zazwyczaj chodzi o prędkość, tak jak pan mówił. To jest główna zmiana. Tak, główne zmiany to prędkość, ale także jeżeli chodzi o zakaz zatrzymywania, to jest kolejna zmiana. Znaki, uwaga, piesi, prawda? Ale także na jednym z cmentarzy, to jest dzielnica Zawada, przy tym cmentarzu jest także wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na jednokierunkowej drodze. Będziemy mogli tylko przejechać od ulicy Nawojowskiej drogą Marii Dąbrowskiej w kierunku Bolesława Prusa. Jest to zrobione także po to, aby udrożnić ruch i aby pojazdy mogły się bezpiecznie zatrzymać w tym rejonie. Stosujmy się do tych znaków i pamiętajmy też o policjantach, którzy będą na drogach i będą ewentualnie pomagać kierowcom wskazywać kierunki jazdy, gdzie można przejechać, tak? Tak, jeszcze raz podkreślam, że przede wszystkim działania policji będą prowadzone w tym celu, aby pomóc wszystkim, dlatego też uszanujmy to, starajmy się przestrzegać wszelkich przepisów, aby zarówno każdy z nas mógł bezpiecznie dojechać, odwiedzić cmentarz, wrócić do domu, a także aby nie utrudniać pracy tym, którzy niestety będą musieli ją wykonywać. Bogdan Łęczycki, naczelnik sądeckiej drogówki, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie i oczywiście polecamy kierowcom, aby stosowali się do wszystkiego, co powiedzieliśmy przed momentem. Na pewno te święta będą bezpieczne wtedy. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.